Hej wszystkim, ja jestem Ola i witam Was na moim kanale. Tak jak widzicie w tytule, dzisiaj pogadamy sobie o pewności siebie, o nieprzejmowaniu się opinią innych. Wydaje mi się, że jest to dość ważny temat w dzisiejszych czasach zwłaszcza, bo zauważam, że ten problem występuje wśród dużej ilości osób i tutaj nieważne w jakim wieku te osoby są, czy jakiej płci, właśnie osób i młodszych, i u starszych ten problem występuje. A jak już nawet u osób młodszych on występuje, warto go już zapobiegać jemu w tych młodszych latach, żeby to się nie przełożyło na nasze późniejsze życie. Więc może komuś pomogę tym filmikiem, może trochę zmieni Wasze myślenie, trochę Was zmotywuje, podbuduje. Także mam nadzieję, że ten filmik pozytywnie na Was wpłynie. No i co? Możemy zaczynać. W moim przypadku, sama się tym dziwię, ale dziękuję Bogu naprawdę, że moja pewność siebie jest na poziomie top of the top. Serio, przez te całe 22 lata życia, no przesadziłam, nie 22, bo wiadomo, gdzieś tam od nastoletniego wieku, nigdy nie miałam takiej chwili, że zwątpiłam w siebie, że przejmowałam się opinią innych, że bałam się czegoś. Nie, 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 nigdy. Ja zawsze, powiedzmy, wychodziłam przed ten szereg, pierwsza nawiązywałam kontakty z innymi osobami. Nie bałam się próbować nowych rzeczy i miałam totalnie gdzieś, ja nawet nie myślałam wtedy, że ktoś może coś o mnie pomyśleć, po prostu to robiłam i przez to byłam po prostu szczęśliwa, tak? Że właśnie ta opinia po dzień dzisiejszy nie ma wpływu na mnie, nie wpływa na mój nastrój, na mój humor, na moje myślenie. Pamiętajcie, że wszystko siedzi w głowie i myślenie można zmienić. Tutaj jest oczywiście kwestia czasu, bo nie zmienimy myślenia, tak wiecie, po tym filmiku w 3 sekundy, ale pamiętajcie, że wszystko siedzi w głowie. Niektórzy bardzo łatwo się oburzają, kiedy słyszą, że no nie można tak przecież nie przejmować się opinią innych, że nie można ignorować tego, co myślą, co mówią, trzeba słuchać się ich opinii i tak dalej. No rzecz w tym właśnie, że można ich ignorować. Można ich ignorować, serio. Ale oczywiście sztuką jest też rozpoznawanie, czyje zdania i perspektywa, czyja opinia jest dla nas ważna, a czyja znowu pocina nam skrzydła, sprawia, że tracimy wiarę w siebie, że stajemy się mniej pewni, bo to też jest istotne właśnie, żeby odróżniać tych ludzi pozytywnych i negatywnych. A czasami może nam się wydawać, że nawet nasz najbliższy przyjaciel chce dla nas dobrze, a tak naprawdę to jest on tą osobą, która nie chce dla nas dobrze, więc też pamiętajcie, miejcie może lekki dystans do każdego. Są też oczywiście ludzie, którzy szczycą się tym, że potrafią wprost komuś powiedzieć, że jesteś, nie wiem, nieatrakcyjny, nieładnie się ubierasz, coś tam, coś tam, coś tam, że nie są anonimowi, więc wow, no nic tylko bić im brawa, ale pamiętajmy o tym, że ich subiektywna opinia to nie jest obiektywna prawda. Po drugie, ludzie, którzy krytykują innych, najsilniej krytykują i nie akceptują siebie. To jest chyba wiadome. Wyobrażasz sobie, aby, nie wiem, szczęśliwy człowiek, który się spełnia swoje marzenia, dąży do celu, robi coś, ma pasję, miał potrzebę umniejszać innym, żeby poczuć się lepiej? Żeby poczuć się lepszym? No nie, nie, ten człowiek, no nie! Tylko nieszczęśliwi ludzie, cierpiący, tak robią, serio, że swoje frustracje, swoje jakieś tam emocje i tak dalej wylewają na ciebie, bo po prostu tobie zazdroszczą. No ale pamiętajmy, że każdy ma swoje życie, każdy kontroluje swoje życie, każdy swoim życiem kieruje, swoimi wyborami, więc nie współczujmy im, bo oni swoje życie mogą zmienić w każdym momencie. Ja też nigdy nie zrozumiem osób, oczywiście anonimowych, którzy wchodzą w jakieś dyskusje na różnych portalach społecznościowych, w komentarzach, oczywiście głównie, i tam wylewają całą tą nienawiść, cały ten hejt, obrażają się nawzajem i tam jest, wiecie, pełna dyskusja na 40 komentarzy. Ja sobie myślę, matko boska, co ta osoba robi ze swoim życiem, co ta osoba robi ze swoim czasem? Ona, nie wiem, nie ma swoich problemów innych i tak dalej, tylko skupia się na tym, żeby poprowadzić 40-komentarzową dyskusję jakiejś osobie, której nawet nie zna. Co by z tak niemiłym? No kurczę. Wiadomo, że każdy ma gorszy dzień i może być mniej lub bardziej miły, ale to nie znaczy, że masz się wyżywać na kimś. To też wręcz oznacza, że nie radzisz sobie samemu ze sobą, ze samymi emocjami, a wtedy polecam iść do specjalisty. To też nie jest żadna ujma. Więc jak potrzebujesz specjalisty, udaj się naprawdę. Panicznie boimy się opinii drugiego człowieka, a prawda jest taka, że no niestety, wybaczcie, ale większość z nas ma to gdzieś, serio. Żyjemy w czasach, w których każdy patrzy na siebie, jest zabiegany, ma mnóstwo obowiązków, swoich problemów i myśli, że ktoś
tym całym wirze tych różnych rzeczy będzie zwracać uwagę, co jakiś pan X czy pani Y zrobiła. Nie, my to olewamy, bo jesteśmy tak zabiegani, że nie mamy na to nawet czasu. Dlatego też często sami wmawiamy sobie, że wszystko, co robimy, będzie komentowane, analizowane i odbierane negatywnie. Oczywiście w grupce znajomych może być na języku. Spotkają się to sobie, wiecie, przy piwku, przy drineczku, przy kawce, przy ciasteczku. No i będziesz zjechany z góry na dół, no bo przecież o czymś muszą gadać. O czymś muszą gadać. Nie będą prowadzić normalnej rozmowy o swoich problemach i tak dalej, co tam u nich w życiu, tylko po prostu zjadą ciebie od góry do dołu. Ale ta gadka ich będzie trwała, wiecie, 3 minuty, ciach i koniec tematu, więc myślisz, że ta ich gadka 3-minutowa powinna wpłynąć na twoje myślenie, na twoją... Myślisz, że, nie wiem, twoje rozstanie z drugą połówką, no, rzucenie pracy, rezygnacja ze studiów, będzie tematem szefonim ludzi wokół ciebie? Bo jak tak myślisz, to się nie łudź. Nie, sorry. Ludzie mają własne życie, pamiętaj. Oczywiście, nie zapominajmy tutaj o grupie wspaniałych osób, którzy będą zawsze i wszędzie komentować, obserwować, zawsze. Wierni fani, oni będą zawsze. Pamiętaj, masz ich przy sobie. To są ludzie, którzy zjedzą cię za wszystko, co zrobisz. I w większości ten głód spowodowany jest oczywiście zazdrością. No bo czym innym? Możesz coś robić dobrze, ale nie lepiej od nich, pamiętaj. Możesz osiągnąć sukces, ale nigdy większy niż oni. Więc dopóki jesteś taką szarą myszką, nie wychylasz się przed szereg, nie spełniasz swoich marzeń, nie robisz niczego ze swoim życiem, jest git, ale jak już podejmiesz jakiś krok, podejmiesz jakieś działanie, będziesz troszeczkę lepszy w tym od nich, jesteś już pod kreską, bo ty coś robisz, a oni siedzą i marnują swoje życie. Masz jakąś pasję? No zadaj sobie teraz pytanie, czy masz jakąś pasję. Połowa z was może ma pasję, nie wiem, sport, gotowanie, podróże, czytanie książek, taniec, śpiew, no różne możecie mieć pasje. No oczywiście ja też mam. Jedną z tych pasji właśnie teraz od niedawna stał się ten YouTube. No i spójrzcie, ja nigdy nie pomyślałabym, żeby naśmiewać się z osób, które robią to, co lubią. Kurczę, tylko tu nic, tylko im pogratulować, że wow, że znalazłeś tą swoją pasję, że coś robisz, że widać, że sprawia ci to przyjemność, no jest super. A po co tej osobie mówić coś negatywnego? To jest znowu jej życie, twoje życie, osobne życie. Serio, nie wiem, jak to wytłumaczyć już, ale no po co takiej osobie mówić coś niemiłego? Zacznij też coś robić. Miejcie wspólne tematy, pogadajcie o tym. Oczywiście możemy czegoś nie lubić. No, nie jesteśmy zupami pomidorowymi, żeby nas każdy lubiał, chociaż zupka pomidorowa jest przepyszna, ale jeśli ja czegoś nie lubię, coś mi się nie podoba, nie wiem, nie podoba mi się, jak nagrywasz, po prostu nie patrzę na to, nie obserwuję tego, nie powiem na ciebie złego słowa, bo po prostu to oleję i tyle, żyj sobie tam dalej, rób to, co chcesz, mi się to nie podoba, ale po prostu to ignoruję, no bo po co mam się w to jeszcze mieszać? Głupi przykład, kiedy tutaj zaczęłam swój kanał na YouTubie. Ja już po prostu tworząc ten kanał, wpisując pierwsze na klawiaturze literki, wiedziałam, że to oczywiście nie obejdzie się bez żadnego echa, że to będzie jakąś tam trochę może kontrowersją. Z jednej strony to dobrze, tak? Niech o nas mówią, czy dobrze, czy źle, niech mówią, no ale to nie można się kierować w ten sposób, tak? Ale wiedziałam, że po prostu będę przez część osób zjechana z góry na dół, będzie beka życia, skrytykowana i tak dalej, wszystko. Ale wiecie co? Mam to naprawdę też w tak zwanych 4 literach, bo gdybym ja się przejmowała tym wszystkim, gdybym ja się bała, to ja bym z tego YouTube'em w życiu nie zaczęła. W życiu ja bym się działa dalej i po prostu myślała sobie, wow, chciałabym zacząć. Oglądała tych innych i mówiła, wow, oni tak fajnie sobie nagrywają, a ja nie, bo się boję opinii pana Y czy pani Z. No, ktoś tego nie lubi? Spoko. Nie musisz tego oglądać, naprawdę, nie musisz. Czasami też się zastanawiam, czy te osoby, które właśnie sieją tą taką nienawiść i tak krytykują to wszystko, co one chcą osiągnąć właściwie, no bo powiedzmy na moim przykładzie, tak, bo nie będę tutaj nikogo z was poruszać, powiedzmy na moim przykładzie, jakieś osoby gdzieś tam mnie obgadają przez to, że o, zaczęłam tutaj coś robić, tak? Ale i co ja mam teraz zrobić? Ty to powiedziałaś, a ja co mam zrobić? Tak, usunąć kanał, wszystko i może nie, dobra, przepraszam? W życiu. Zapomnij kolego czy koleżanko, to nie nastąpi. Guzik mi obchodzi, co myślisz, naprawdę. Wiem, że niektórzy tak gadają, że o nie, ja się nie przyjmuję opinii innych i tak dalej, a w głębi się przyjmuję, ale ja przysięgam wam. Gdzieś to mam. Kontynuujmy. Pamiętajcie jednak, że nikt nigdy nie będzie zaangażowany w wasze życie tak, jak wy sami.
Kurka, wybórz mi gardło, boli od tego gadania. Tylko ty wiesz, co jest dla ciebie dobre, jakie decyzje są dla ciebie dobre. A to też oczywiście oznacza wyciąganie nauki z własnych wyborów, bo niekoniecznie te wybory będą dobre, czasami będą złe, ale to wtedy ty się uczysz na swoich błędach. To jest też twoje życie, tak jak mówię. Nikt na to nie ma wpływu, nikt za ciebie życia nie przeżyje. Pamiętajcie jednak, że życie jest za krótkie, żeby żyć w strachu przed opinią innych. Róbcie, co chcecie, serio. Jeśli macie na coś ochotę, to to róbcie, próbujcie to robić. Spełniajcie się, dążcie do celu i nie bójcie się, co ktoś pomyśli. Jest tyle ludzi na świecie, matko boska, każdy robi, co chce. Nie zwracajcie uwagi na innych, bo to wy dojdziecie do tego celu, to wy będziecie mieć super życie, a nie te osoby, które siedzą, nic nie robią i tylko gadają. Także pamiętajcie, wszystko siedzi w głowie. Przełamcie te bariery, wyjdźcie ze strefy komfortu. Ja zawsze twierdzę, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło. Bo na przykład usiądziecie sobie za 20 lat w fotelu i będziecie sobie myśleć, że przez jakiegoś Kowalskiego, przepraszam tutaj wszystkich Kowalskich, przez jakiegoś Kowalskiego nie zrobiliście czegoś i teraz sobie żałujecie, że na przykład nie jesteście w tym miejscu, nie spełniliście tego marzenia. Dlaczego ma ktoś was stopować? Więc po prostu róbcie to, żyjcie tak jak chcecie, róbcie co chcecie, nie przejmujcie się niczym. To generalnie wszystko, co chciałabym wam już przekazać. Temat jest bardzo obszerny, temat właśnie pewności siebie, czy nie przejmowania się opinią innych, więc mogłabym tu jeszcze mówić przez kolejne pół godziny, ale to jest bez sensu, więc może jeszcze kiedyś coś dopowiem. Generalnie też ten filmik, mam wrażenie, że będzie mega chaotyczny, bo z różnych, dużo różnych myśli, które chciałam połączyć w jedność, ale było to ciężko jakoś zrobić, więc mam nadzieję, że jakoś wyjmiecie z tego główną przewodnią myśl i trochę was podbudowałam tym filmikiem. Starałam się, dopiero wchodzę w takie, wiecie, gadane filmiki, żeby coś tutaj powiedzieć sensownego, więc no, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.